Krzysiek, kolejna przegrana w dosyć pychowych okolicznościach, bo ten rzut karny taki mocno kontrowersyjny. Karnego nie było w ogóle, absolutnie. Akurat byłem bardzo blisko w tej sytuacji, bo to było w polu karnym. Szkoda bardzo, bo też stosunkowo blisko, bo żeby obronić ten karny, tego karnego. No szkoda bardzo. Kolejny mecz przegrany. Znowu brak skuteczności, sytuacje jakieś były w tym wszystkim. No i wracamy bez punktów do Lublina, co nas bardzo boli. Jaki był plan na drugą połowę? No wiedzieliśmy o tym już przed meczem, że boisko jest ciężkie i tak dalej, dla dwóch drużyn. Karpaty po strzeleniu bramki mocno się cofnęły, co ograniczyło nam i ich pozycja, i boisko, bo ograniczyło nam grę pozycyjną, więc musieliśmy się do bardziej prostych środków przenieść. No długą piłką staliśmy się grać zmiany od napastników wyższych, większych, więc no nie przyniosło to skutku. Teraz 2 tygodnie przerwy, jak ten czas wykorzystać, żeby tą końcówkę rundy zagrać już dobrze? Myślę, że tutaj nie wiem, czy jesteś w stanie poprawić trening. Myślę, że trzeba się trochę w głowach sobie to wszystko poustawiać. Nie każdy z indywidualnie, grupowo, trenerzy. I trzeba analizować to po prostu, analiza meczu i starać się wyciągać wnioski jakieś sensowne. Zamiast patrzeć do przodu, musicie się teraz oglądać za plecy, bo ta strefa spadkowa trochę się przybliżyła po tych dwóch porażkach. No zgadza się. Musimy patrzeć to, co jest za nami, ale cały czas mierzymy w ten awans i to jakby bez względu na to, co się dzieje w tabeli. Chyba, żeby było aż tak źle, żeby coś miało się powinąć na jeszcze w kilku spotkaniach, aby tak nie było i wierzę w to. Patrzymy na całą tabelę, ale na razie mamy 2 tygodnie przerwy, więc skupmy się na tym, żeby podnieść się i zacząć walczyć o zwycięstwo.